Cześć, tu Krzysiek z Codili, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zostać programistą w 7 krokach. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że przebranżowienie, jak każdy inny proces, najłatwiej sobie wyobrazić na osi czasu. Osi, na której z jednej strony masz punkt startowy, to jest miejsce, w którym jesteś obecnie, a z drugiej strony masz swój cel. Na potrzeby tego filmu załóżmy, że chcesz zostać junior developerem X. Brzmi to jak postać z komiksów Marvela. Tam, gdzie macie X, wstawcie dowolną technologię i to powinno i tak zadziałać. Łatwo? Póki co tak, ale zaraz dojdę do kroków pośrednich i wszystko się pokomplikuje. Dobra, zacznijmy od punktu pierwszego. Zastanów się, co chcesz robić. To bardzo istotny punkt, dlatego że determinuje wszystko, co będzie działo się później. Poświęć czas, żeby zastanowić się, czy wolisz robić gry, bazy danych, strony internetowe czy aplikacje. A może wolisz programowanie urządzeń i mikroprocesorów? Liczba możliwości może przytłaczać na samym początku, dlatego że zupełnie inaczej się pisze oprogramowanie do myśliwca, a zupełnie inaczej strony takie jak Facebook. Ale jeżeli chcecie znaleźć taką informację w pigułce, no to zapraszamy do tego filmu. Tu będzie. W tym rogu, w którym przedstawiamy, jakich języków warto się uczyć i dlaczego. Określenie takiego chociaż generalnego celu pozwoli nam na skrócenie tej listy frameworków czy języków do paru punktów i już wtedy mamy znacznie łatwiejszy wybór. Po zestawieniu tej listy z ofertami pracy w twoim regionie powinno ci wyjść, czego warto się uczyć i gdzie warto zacząć. Wydaje mi się, że właśnie tak to powinno wyglądać, że najpierw się decydujesz, co byś chciał robić, potem patrzysz, jakie języki i frameworki musisz się nauczyć, żeby to zrobić, a potem sprawdzasz, który z tych języków i frameworków daje ci największą szansę na znalezienie pracy w twoim regionie. A jeżeli nadal nie wiesz, co byś chciał robić, ani w jakim języku chciałbyś programować, to na koniec filmu zaproponuję jeszcze jedno rozwiązanie dla ciebie. Krok drugi. Zaplanuj naukę. Znasz już język, w którym będziesz chciał programować, to teraz czas na zaplanowanie tego, jak się go nauczyć. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteś. Nie masz kosztów, mieszkasz z rodzicami, masz dużo czasu, może studia są dobrym wyborem dla ciebie. Chcesz łączyć pracę z nauką, żeby przejście pomiędzy jedną pracą a drugą było jak najbardziej płynne? Rozważ bootcamp. Tak czy inaczej, na tym etapie istotne jest, ile czasu i pieniędzy chciałbyś zainwestować w swoją naukę. I pamiętaj, oczywistość na dziś, że jeśli poświęcisz na coś 2 godziny tygodniowo, to może ci to zająć 10 lat, a jeżeli poświęcisz na to 20 godzin tygodniowo, to zajmie ci to samo rok. To jest tylko i wyłącznie twój wybór. Krok trzeci. Ucz się. Zdecydowałeś się na naukę? To teraz czas na najtrudniejszą część. Musisz się uczyć. Zanim jednak zaczniesz bootcamp, warto zapoznać się z jakimiś darmowymi materiałami w danym temacie. Nie chodzi o to, żeby się uczyć przed rozpoczęciem nauki, ale o to, żeby trochę obyć się z tematem przed rozpoczęciem tego intensywnego paromiesięcznego kursu. W trakcie bootcampu czy studiów bierz wszystkie dodatkowe zadania, a w projektach dawaj jak najwięcej od siebie, żeby się wyróżnić. Koniecznie też stwórz profil na GitHubie. Aktywność na nim będzie sprawdzana przez przyszłego pracodawcę, więc im szybciej zaczniesz działać, tym dłuższą historię na swoim profilu będziesz miał. Ale zdecydowanie najważniejsze w tym punkcie jest to, żeby się uczyć. Po prostu. Punkt czwarty. Przygotuj portfolio i bądź aktywny w sieci. Wspomniałem o GitHubie? To jeżeli do tej pory go nie założyłeś, to teraz jest moment, żeby utworzyć swój profil i zacząć budować portfolio. Bądź aktywny, wrzucaj projekty, nie pozwól, żeby było odczucie, że po bootcampie osiadłeś na laurach i postanowiłeś już więcej nic nie robić, dlatego że pracodawca to zauważy. Utwórz profesjonalnie wyglądający profil na LinkedInie i rzuć okiem na swojego facebookowego walla. Jeżeli masz czas, to weź może udział w hackathonie. Udział w takich wydarzeniach nie tylko buduje twoje portfolio, ale też pozwala rozwijać nowe relacje i poznawać nowych ludzi. A nuż ktoś będzie szukał programisty. Pomyśl też nad swoimi umiejętnościami miękkimi. Pracodawcy często będzie zależało na tym, żeby nowy junior był w stanie się wpasować w grupę, która już istnieje i pracować w takiej grupie po prostu. Krok piąty.
aplikuj na stanowiska i przygotuj się do rozmowy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobisz w tym kroku, to będzie stworzenie oczywiście profesjonalnego CV. Następnie warto przyjrzeć się ogłoszeniom na portalach internetowych. Możesz zacząć od tak ogólnych jak pracuj.pl czy infopraca, ale warto też rzucić okiem na profesjonalne strony, które zawierają ogłoszenia dla programistów. Bulldogsjob.pl, JustJoinIT, NoFluffJobs czy ForProgrammers, które teoretycznie jest forum, ale są też oferty pracy. Warto też rzucić okiem na grupy facebookowe. Coraz więcej ogłoszeń pojawia się właśnie na nich. Na razie może pomiń te, które obiecują 20 czy 30 tysięcy złotych na start. Pamiętaj, żeby dokładnie czytać, czego szuka potencjalny pracodawca w ogłoszeniu. Wielkim no-no jest przychodzenie kompletnie nieprzygotowanym na rozmowy kwalifikacyjne. Poczytaj o firmie, dowiedz się jak najwięcej o tym, co robią. Tak przygotowany przyjdź na rozmowę i na pewno zrobisz dużo większe wrażenie niż osoba, która nie będzie wiedziała nawet w jakiej firmie się znajduje obecnie, bo takie rzeczy się zdarzają. Zastanów się też, jakie pytania pracodawca na takiej rozmowie może ci zadać i postaraj się do nich przygotować. Krok szósty. Przyjmij ofertę i bądź bogaty. Czy trzeba coś więcej dodawać? Dobrze zaplanowane przebranżowienie powinno się skończyć tym, że dostaniesz pracę jako Junior Developer X. Serio, powinniśmy opatentować tą nazwę i zacząć sprzedawać peleryny. A branża IT nawet na tym wejściowym poziomie oferuje całkiem porządne zarobki. W perspektywie też, jeżeli zachowasz tą umiejętność ciągłego uczenia się, masz dość szybki awans i ciągłe zwiększanie się tych zarobków, więc w zasadzie jesteś w idealnej sytuacji. A właśnie, jeżeli myślisz o awansie i rozwijaniu się, to czas na krok siódmy. Wróć do kroku pierwszego. Tak jak wspominaliśmy już na innych naszych filmach i webinarach, prawdziwy programista ciągle się uczy i tak naprawdę ten cykl będzie cały czas taki sam. Dlatego jeżeli myśleliście, że to jest koniec waszej drogi, to wyprowadzę was z błędu. To dopiero początek. Co roku pojawiają się nowe technologie, te, które istnieją, dostają nowe frameworki, a prawdopodobnie po jakimś czasie po prostu będziecie chcieli robić kompletnie coś innego. Dlatego trzeba będzie wrócić do samego początku, no i zacząć od kroku pierwszego. Dobra informacja jest taka, że każdy następny framework, każdy następny język jest znacznie łatwiejszy niż nauka tego pierwszego, więc jeżeli udało wam się przetrwać pierwsze 6 kroków, to siódmy krok i każdy następny będzie znacznie łatwiejszy. Pocieszające, czyż nie? Obiecałem w kroku pierwszym, że jeżeli nie będziecie dalej wiedzieli, co chcecie robić, to mam jeszcze bonusową radę, więc zapraszam na codilla.com/doradztwo. Tam możecie się zapisać do naszego doradcy zawodowego, a on podpowie wam dokładnie, jak zaplanować przebranżowienie i z wami pogada. Nic was to kompletnie nie kosztuje, a myślę, że to jest świetny pomysł na to, żeby ten krok pierwszy był jak najłatwiejszy i żeby to wejście w te 7 kroków, które was czeka, było jak najprzyjemniejsze. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je pod spodem w sekcji komentarzy, albo napiszcie do nas na Facebooku, albo wyślijcie nam maila, albo zadzwońcie do nas, jak wolicie. To tyle na dziś. Dzięki wielkie i do usłyszenia.